W ostatniej rundzie WR Chess Masters Duda zmierzył się z Anishem Girim i w ogóle zagrał wymienną Słowiankę. Co ciekawe, w tym wariancie poszły naprawdę ciekawe dymy, ponieważ Duda zdecydował się na bardzo agresywne podejście, czyli posunięcie hetman B3, gdzie tutaj od razu punkt B7 oraz punkt D5 zaczynają trzeszczeć. Natomiast gdzie będzie można Polaka rodaka spotkać? Otóż pod koniec turnieju wyszedł news, że Duda po raz kolejny został zaproszony do wzięcia udziału w Grand Chess Tour. To jest seria prestiżowych turniejów. Niektóre są turniejami tempem szachów klasycznych, niektóre, tak jak widzicie tutaj, szachy szybkie i błyskawiczne. W zeszłym roku jeden z tych turniejów odbył się w Warszawie i też pojawiła się informacja, że w tym roku po raz kolejny ma się odbyć właśnie w Warszawie. I teraz powiem wam, tak jak to wyglądało w zeszłym roku, w tym roku może się coś pozmieniać, więc trzeba po prostu śledzić informacje. Natomiast w dniach 19-26 maja będzie właśnie grany ten turniej szachów szybkich i błyskawicznych w Warszawie. I w zeszłym roku było tak, że był tam wstęp wolny, można było po prostu wejść na salę. To taka sala jakby kinowa była, czy teatralna, gdzie po prostu były miejsca siedzące, no i na scenie zawodnicy grali partię, więc można było na żywo popatrzeć, jak tam zawodowcy sobie radzą. A pomiędzy partiami większość zawodników gdzieś tam chodziła po obiekcie i można było podejść, poprosić o autograf czy zdjęcie, i wiem, że wielu widzom się to powiodło. Ogólnie moja porada: lepiej się wybrać na tygodniu niż w weekend, no bo w weekend wiadomo, bardzo dużo ludzi. No i też nie wiem, czy w tym roku nie wprowadzą jakichś biletów czy coś takiego, więc trzeba śledzić. W zeszłym roku tych biletów nie było, po prostu kto chciał, kiedy chciał, sobie wchodził i tak to wyglądało, więc będzie okazja, żeby top 1 szachów w Polsce Jana Krzysztofa Dudę właśnie w Warszawie w maju spotkać. Kto jeszcze będzie grał, to nie wiadomo, no ale jak turniej w Warszawie, to Polak będzie na pewno. Także jak będę posiadał jakieś kolejne informacje, to dam wam znać, ale sobie koniecznie wstępnie w kalendarzu wpiszcie. No i teraz zobaczcie, co się wydarzyło w tej partii dalej. Tutaj Giri zdecydował się na ofiarę pionka, zagrał skoczek C6 i Duda tutaj bardzo chytrze po prostu pionka skasował, przeciwnik wycofał się gońcem do defensywy, no i teraz Duda cofnął hetmana na D1, więc hetman zrobił swoje, tak, zgarnął pionka, no i wrócił się na D1. I teraz można sobie pomyśleć, że w sumie no to Giri zagrał tak bardzo po amatorsku, no po prostu pionek w plecy i właściwie o co tutaj chodzi, no jakaś przegrana pozycja. Natomiast tak jak widzicie też po termometrze, no rzeczywiście czarny ma tutaj nie złą inicjatywę, bo po prostu białemu będzie ciężko zakończyć rozwój. Zobaczcie, jest presja na punkt B2, ten goniec jest zblokowany, no i też czarny ma przewagę w rozwoju. Lekkie figury prawie wszystkie rozwinięte, no i jeszcze Giri atakuje tutaj dalej agresywnie, ale jest to bardzo ciekawe podejście Polaka, ponieważ zauważcie, że no Giri się musi tutaj tłumaczyć. No i teraz jak sobie z tym testem poradził pan Anish? Więc tutaj Duda zdecydował się na posunięcie skoczka F3. Dosyć interesujące. Można oczywiście też bić na E5. No i tutaj wychodzi tego rodzaju sytuacja, gdzie rzeczywiście jest pionek przewagi po stronie białego, no ale czarny znacznie agresywniej ustawiony, tak? Za chwilę wieża FC8 i wszystkie figury są naprawdę bardzo, bardzo aktywne, a wtedy bardzo ciężko jest się rozwinąć, bo ciągle ten pionek na B2 podwisa. Ale jak najbardziej jest to pozycja do gry. Czarny dalej musi tutaj precyzyjnie działać, żeby nie zostać po prostu z pionkiem straty za nic. Natomiast w partii skoczek F3, oczywiście E4 się Polak nie boi, bo wjedzie sobie bardzo agresywnie na E5, bić nie można, bo skoczek zostanie przegoniony i kolejny pionek zostanie zdobyty. Więc w partii goniec D6 i tutaj Polak
no, poszedł pod zadymkę, muszę powiedzieć, bardzo ciekawie, bo można było właśnie wybić, przechodząc do tego wariantu, który patrzyliśmy przed chwilą, a Duda zdecydował się na goniec E2. Kontrowersyjna decyzja, bo oczywiście teraz E4 jest już możliwe, no już ten trik ze skoczek E5 nie działa, bo po skoczek E5 bicie, odbicie, goniec bije na E5, no i teraz jeżeli bicie na D5, no to wchodzi po prostu szach, trzeba się zasłonić, cyk, no ta presja na C3 jest naprawdę przepotężna i za chwilę czarny odzyskuje materiał i jeszcze pewnie zgarnie coś więcej, no bo król białego też jest bardzo słaby, więc trzeba się tutaj wycofać. No i mamy taką strukturę z obrony francuskiej odwróconymi kolorami, gdzie Duda ma pionka przewagi, więc oczywiście dzięki pionkowi na E4 czarny ma dominację na skrzydle królewskim i od razu czarny chce tutaj ją jakoś rozkręcić, chce tutaj dalej atakować, ale jest ten pionek przewagi, więc jeżeli Giri nie pogra dokładnie, zostanie z pionkiem w plecy, no i wtedy Duda już łatwo zwycięży. I w partii Polak zdecydował się na posunięcie A3, czyli chcę tutaj rozkręcić akcję na skrzydle hetmańskim, tak? B4, skoczek B3, skoczek przelezie na C5 i będzie super, więc Giri tutaj stara się zablokować. No to Duda posunięcie H3, żeby tutaj skoczek się nie aktywizował, bo często są takie triki, skoczek G4, hetman H4, jakieś ofiary na E3 wiszą w powietrzu, więc H3 rzeczywiście przydatny ruch. No i teraz w partii skoczek E7 i tutaj Duda zagrał skoczek B3. Co ciekawe, już w tym momencie bardzo ciekawym ruchem było zagranie A4. A4 ja wiem, że wygląda bardzo niewinnie, ale jest niezwykle interesującym ruchem, bo po skoczek F5 można zagrać posunięcie skoczek B5. I zobaczcie, skrzydło hetmańskie jest teraz totalnie zblokowane, za chwilę B3 goniec A3 i Duda pozbędzie się swojej największej słabości, czyli tego beznadziejnego gońca z C1 i już to zaczyna jakoś wyglądać. Oczywiście, no trzeba tutaj tego typu triki ciągle liczyć, ale póki co jeszcze nic z tego nie wyjdzie, bo jest bicie na D6. No oczywiście odbicie na E3, no to sprawia, że tutaj rzeczywiście inicjatywa czarnego może być naprawdę niezła. Natomiast jeżeli czarny decydowałby się bić, żeby później zbić na E3, no to można tutaj odbić z szachem i teraz w razie potrzeby odejść, już punkt E3 zabezpieczony, więc można było to A4 od razu przeprowadzić. Natomiast w partii Duda najpierw skoczek B3 i w ogóle zdecydował się na zwrócenie pionka. Zagrał tutaj skoczek C5, bardzo agresywna idea i w ten sposób, rzeczywiście materiał jest już równy, ale pionek z D5 może być teraz celem i też pozycja się trochę otworzyła, a Polak posiada przecież tutaj parę gońców, więc są szanse do gry na wygraną. No i teraz została wykonana krótka roszada, na co Duda odpowiedział skoczkiem na B5, więc logiczny plan, goniec za chwilę chce wejść na D2 i później bardzo agresywnie na C3, bądź po prostu będzie chciał zbić pionka. I tutaj nastąpiło wybicie na B5 i muszę przyznać, że doszło do decyzji, która jest dla mnie no całkowicie niezrozumiała, muszę wam szczerze powiedzieć, bo nastąpiło posunięcie A bije B5. Oczywiście goniec bije B5 dla mnie osobiście wygląda tak naturalniej i teraz powiedzmy, czarny się aktywizuje, roszada, no i D4, no to wybijemy, goniec E3, za chwilę hetman E1 na tego pionka, pozycja już bardzo mocno się tutaj otworzyła, a oczywiście biały posiada parę gońców kontra para skoczków, jeszcze ten pionek na H5, teraz kiedy już została zrobiona krótka roszada przez czarnego jest dosyć słaby, więc wygląda to naprawdę dobrze dla białego, no i nie wiem co tutaj Dudzie nie pasowało. W partii Duda A bije B5 i tak czy siak to skoczek F5 poszło,
No teraz jest trochę różnicy w tej sytuacji. No bo jeżeli teraz Duda zrobi sobie roszadę, no to oczywiście ten pion z P5 zostanie stracony, tak? Więc jest to ogromna różnica. No i w partii wieża C1, więc no Duda nie skorzystał zbytnio z tej linii A. No podejrzewam, że Duda coś tam sobie policzył, jakiś wariant, w którym tego pionka z A5 miałby zdobyć, ale po prostu coś tutaj poszło nie teges. No i finalnie pionek nie został zdobyty, a słabość na B5 została. I w partii hetman F5 Duda wybił na A5. No i tutaj sytuacja się naprawdę bardzo mocno uprościła. Giri od razu skoczek D5. No i ta końcówka to jest oczywiście kompletny remis, więc po wieża z B na C5 zawodnicy się pogodzili i nastąpił podział punktów. Nawet gdyby Duda stracił te dwa pionki za cenę jednego, to i tak dalej byłby remis 3 na 2 na jednym skrzydle, więc rzeczywiście podział punktów w tym momencie jest już jak najbardziej ok, choć Duda miał realne szanse, żeby przycisnąć przeciwnika mocniej. No i teraz pytanie, no to na którym miejscu Duda zakończył ten turniej? No cóż, muszę powiedzieć, że ta tabela wygląda fatalnie, chociaż jak się wgryziemy w szczegóły, no to nie ma aż tak wielkiej tragedii. W ogóle, jeżeli zerkniecie na punkty, które zawodnicy zdobyli, to bardzo dobrze widać, jak ekstremalnie wyrównany był to turniej. Trzech zawodników, 5,5, była dogrywka, w której to Aronian zwyciężył i wygrał cały turniej. 4,5 na koncie Wesleya So, a Kamer, Giri, Jesipienko, Pragnananda, Abdusatorow i Duda 4 punkty na koncie. I tutaj punktacja pomocnicza zrzuciła Dudę na najniższą lokatę, więc przegrana w pierwszej partii z Wesleyem So i później seria 8 remisów. Początek turnieju rzeczywiście wyglądał bardzo niemrawo u Dudy. Później były nawet niezłe szanse, w co po niektórych partiach, więc miejmy nadzieję, że powrót do szachów klasycznych. No, powiedzmy, że był to taki rozgrzewkowy turniej, a później będzie lepiej. Oczywiście Jan Krzysztof Duda zagra w tych turniejach z cyklu Grand Chess Tour. Tam będą rapidy i blice, ale też szachy klasyczne na najwyższym poziomie, więc naprawdę silny turniej, w którym będzie mógł pograć się z zawodnikami takiego samego, a nawet wyższego kalibru jak tutaj. Więc miejmy nadzieję, że tam po prostu pójdzie lepiej. W tym roku myślę, że Duda sporo już tych klasyków pogra w porównaniu do roku 2022, no bo w zeszłym roku to po olimpiadzie przez pół roku w ogóle nie grał szachów klasycznych. Także zobaczymy, jak będzie. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. No bo jednak no, kończyć turniej bez żadnego zwycięstwa, no to tak dosyć miernie. Co ciekawe, Giri też dokładnie ta sama sytuacja. Jedna przegrana, no i właśnie aż 8 remisików, a reszta zawodników jakieś tam zwycięstwa na swoim koncie posiada. No ale też więcej porażek. No dobrze, więc cóż, dajcie znać w skali od 1 do 10, jak oceniacie tutaj występ Dudy. Myślę, że partie były na naprawdę wysokim poziomie, bardziej ciekawe, no, bardzo ciekawe. No czegoś zabrakło, żeby w którejś z tych partii zwyciężyć, ale trzeba powiedzieć, że zawsze tam dokładność była 97, 98, 99%, więc no niemalże stokwiszowy szach. Więc cóż, mam nadzieję, że analizki przypadły Wam do gustu. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych produkcjach. Także pa, pa, widzowie.